Siema widzowie, to kolejny odcinek ze Zgredem, a dzisiaj zagramy w Grounded, tak? Zgred to jest Grounded? Tak. Tak to się tak, mówi, dobra. Tak. Ja tak. Nigdy w to nie grałem. Zgred nawala w to codziennie, pewnie. No praktycznie tak. No to ten, to będzie krótki odcinek, bo tak jakby nie za bardzo mogę nagrywać, ale jak tylko jest chwila, to zawsze będę się starał nagrywać jak ten. Ostatnio nie nagrywałem, bo OBS mi się trochę popsuł i takie tam. No dobra, to czekaj. Dasz mi jakieś jeszcze zaraz itemy, czy na razie to tylko mam? Poczekaj, pierw to... Jak u ciebie z poziomem picia i jedzenia? Że ta kropel... A, dobra, mam... Picie mam na prawie... na bardzo mało. No. A jedzenie też mam trochę mało. Chodź tutaj na chwilę. Co? Bardzo tam siedzi. Nie będziemy tego polować, nie ma takiej opcji. Ale tam na gałązce? Tak. Tyś, co to ja jest? Świetlik. Ja A. tego na razie nie chcę atakować. Dobra, czekaj, a jest coś jeszcze do budowania, czy nie? Do budowania, tam jeszcze coś trzeba dokończyć tutaj. Tak, tutaj trzeba dokończyć. A ten, czekaj, tutaj jest jeszcze po... Tak, czekaj. O nie! Pyk. Coś zrobił. A jak się kładzie? LT. LT? Mhm. Po prostu wyrzucasz to przed siebie. Ale ja nie mogę tego... Ale... Budować. Jak chcesz... Nie, to już nie ma co budować. A nie, bo tam jest dziura. Ale nie! Poczekaj, jedna rzecz. Przez to mrówka nie przejdzie. Dobra. A jak tu w ogóle podchodzę, to jak gdzieś tutaj chodzę w tych okolicach, o tutaj, to pokazuje mi tak ten jakiś, tak jakby pasek zdrowia jakiegoś Willow. No to jestem ja. To jest moja postać. A no, jak na ciebie nakierowuję to dopiero. Ty jesteś babą. No. Czego? Nie wiem. Poczekaj, tutaj będzie jedna pieczeń rejkowca, to sobie jedną weźmiesz. Ty... Ej, tam jest woda! Kropla wody, możesz pić aby rosę, bo inaczej inne cię zatrują. Czyli krople tego, co tam jest, to nie mogę? Rosę, to co jest na trawie, możesz pić. Czyli tam wysoko? Tak, możesz to pić. No to ja idę po to. Poczekaj, chodź tutaj, bo tutaj masz już pieczenie z rejkowca. Jakiego rejkowca? Ty jesteś ryjem. No tutaj. To? Pieczeń. Czekaj, jak? Gdzie to leży? No, narożnie. No tutaj. A to! I zjedz sobie. LB i sobie to zjedz. Ej, czekaj. Pod którym było EQ? LB. Co to jest, grzybowa papka? Poczekaj. Nie, czekaj, ekwipunek, o. I ja chcę to zjeść. Yum! O. Ej, to jest taki Minecraft, tylko że inny. No. Co to było? A, kawko. Kurde, znowu rzuciłem moją siekierą, zaraz ją podniosę. Dobra. Ej, jak się w ogóle w ekwipunku... Czekaj, alba. Jak nie? A, w razie co, jak wypijesz brudną wodę, to jakby zdrowia ci to nie odejmie. Tylko głodu cię trochę ukradnie.
O dobra, mam już cały ten, cały głód. Oko. Jeszcze sobie możesz jeść grzyby. Dobra, czekaj, ja chcę po tą rosę iść. No to chodź. Ty czekaj, tylko bo jestem, ona jest. Tutaj. Nie, ona nas nie atakuje z natury. A czyli prawie wszystko, co nie zaatakujemy, to nic nam nie zrobi? No, praktycznie tak. A włókno roślinne? Włókno roślinne jest nam potrzebne, jak to się nazywa, do robienia prymitywnych lin. Dobra, to na razie wziąłem se. Ja wszystko prawie, że zbieram. O, koniczynka! Koniczynę, jeśli będziesz chciał sobie zrobić zbroję, to bierz koniczynę. A, co sobie biorę? Tobie nie chciał mieć zbroi. Dobra. I ta zbroja ci mniej więcej pomaga. Dużo ci daje zdrowia mniej więcej. Chodź, bo tutaj jest kropla rosy. Zaraz, tylko sobie pozbieram jeszcze. Mysryj, głowiec. Widzę, o. Ale dziura. Czy to ja to widziałem, biedronka, czy to kawałek ziemi? Ty coś tu niszczyłeś? Ej. Nie, ja. Aha. Gdzie to kropla rosy? A, my mamy chyba zniszczyć to. A, to tutaj. Czekaj, to jest. Nie, idzie... po prostu uderz po prostu w to. Tak. Nie, już spadło. O, spadło? Gdzie? Tak. Gdzie? Tutaj. W rowie. A, w rowie. Czekaj, bo to ucieka. O, zatrzymało się. Jak my mamy to przenieść? Ej, to gówno nam to zabiera! Nie, po prostu... X, wypij rosę! A, mam to wypić. Tak. I w razie co, teraz ci powiem moje plany na tą bazę. Czekaj, ja chcę sobie poniszczyć te duże. A, i nie wszystko możesz niszczyć. Czemu? Bo na niektóre potrzebujesz na przykład drugiego poziomu narzędzia. Aha. A my na taki czas nie wsiadamy takich narzędzi, takich luksusów. A wiesz, że tu od góry można wejść? To trochę... Ty, co to jest? Wypichany rejkowiec. A, to jest ten, maskotka. Myślałem, że to jest jakiś robal. I że mogę go zabić. To jest ozdobne. Aha. Ej, mogę ten, patrz, to by była tak jakby część twoja i moja, a ja bym sobie dobudował moją część. Nie, wiesz jaki mam pomysł na tą bazę? Jaki? Tutaj, że tutaj się zacznie nasza baza, tutaj będziemy mieli schodki i tutaj się zaczyna dopiero wszystko. Ej, w sumie. Kurde, ja bym sobie też w Minecrafta zagrał, dawno nie grałem. Ale mam popsutego trochę. Bo tak naprawdę ja tutaj się osiedliłem tylko dlatego, bo jest to ta baza tutaj jest. I tutaj można analizować rzeczy się za... Jak się zanalizuje, to dostajesz dostajesz jakieś rzeczy. I to się przydaje, bo na razie, na ten czas nie mamy schodów. Ej, w ogóle wiesz co ostatnio się dowiedziałem? No co? Że każdy mój subskrybent to są moi tylko znajomi. Aha. Ej, dobra, analizuję. Coś. Możemy mieć ozdoby! Tylko, no to nic nie zrobimy. O kurde. Kedoria? A, i jeszcze takie małe czerwone, taki krab, to jakby to nas atakuje z natury. A tak nie musimy nawet tego atakować? Nie, to od razu nas atakuje, bo wchodzimy na jego teren. A, ej, weź pozbieraj tu deski, leżą. Bo ja mam pełen kwipunek. A nie, przecież mogę tu sobie wejść. Na szybko. Albo po prostu możesz to przerzucić. Na przykład o tak. No i przerzucone.
No kurde, aj! Co ja robię? Ja się jeszcze nie nauczyłem ten, kontrolować tego. No, nauczysz się. Ty, już dużo mamy tych desek, może byśmy coś już zbudowali. Pamiętam, jak grałem w Warka i w Warku ten... Tylko jedyne, co, na czym mi zależało, to żeby sobie domek nareszcie zbudować, ale ten... Bo siedziałem tylko w jednym miejscu cały czas, bo nie wiedziałem, gdzie mam iść. Chem z czerwonej mrówki. Okej. Okay. Maska gazowa. O kurde, tu leżało dużo desek. Okej. Okay. Rożen wiatostół warsztatowy, paleta na łodygi. O, ozdobne mamy coś, o, zwykłe krzesło. A ja tam będę deski wrzucał, dobra? Gdzie? No, o tu. Hop, hop, hop. Dobra, to się rozdupi samo. Ty rób bazę, a ja idę na drobne polowanie. No, przydałoby się coś. Ty, co jest? Ej, bo ściąłem co? Takiego liścia. Ściąłem liścia. Takiego dużego. No. Chyba, nie, trawę no. Ściąłem i normalnie ona tak jakby trochę nam wleciała do bazy. A nie, zniszczyła się chyba już. Nie, to się po czasie niszczy tak jak w deforeście. Nie grałem w deforesta, więc nawet nie wiem. Ale bardzo bym sobie chciał zagrać w The Forest, bo to nawet niby fajne jest. Dobra, chodź tu, zabiję cię. Mnie? Dobra. Nie, nie ciebie, ryjkowca. Aha. Jezu, ryjkowiec! Ej, nie mogę rozdobyć ryjkowca? Tak, on cię nie atakuje, on będzie uciekał. Dobra, idziemy. Bo akurat przechodzi obok mnie. Ja idę na ryjkowca. Ja właśnie szukam. Tu jest. Go. Kurde, uciekł mi. Przez przypadek wpadłem do środka te. Co tu jest? Takie zielone. Ej, co to takie zielone małe? To jest nie roztocz, a to jest. Nie wiem co to jest. To ci będzie zawsze uciekało na. Nie pamiętam tego nazwy, to ci zawsze będzie uciekało. Kurde, niech to gówno przyjdzie tutaj, bo ja chcę to zabić. A w razie co, jeśli coś pod tobą kopie, widzisz jakby jakby widzisz, że coś kopie w ziemi, to nie jest kryt, to jest larwa. I to jest w miarę mocne. Ale to mnie będzie bić? Tak, to cię od razu atakuje. O kurna, pająk! Ej, grzyba mam chyba. A ja mam pająka. I zaraz, poczekaj. Ej, pszczoły widzę. One cię nie będą atakowały z natury. A co to takie szklane duże coś? Szklane duże coś? No, znalazłem. Nie wiem, co, czym jest szklane duże coś. No taki kwadrat i w środku jest, nie wiem, jakieś ludziki. O, mamy krzyżaka łąkowego, widzę. Gdzie? U siebie. W bazie? Nie, nie w bazie, na polowaniu. Znalazłem go na polowaniu. O, i on jest, ma... jest to coś. Gówniarz! Ryjkowiec! Chodź tu, stój, śmieciu! O! Zbierz szczotki. A mogę grzyby się zbierać? A, to no, grzyby mal... Czy ty znalazłeś właśnie komara? Jakiego komara? Bo ja usłyszałem komar. Ale co robią komary? Atakują. A ja znalazłem jakąś bazę chyba. Jest parę takich baz. To jest chyba środek komputera, tak jakby to tak wygląda mi. Przyjdziesz tu do mnie? Wiesz gdzie jestem, czy nie? Czy to ten... Nie, ja widzę aby twój znacznik. To weź tu przyjdź. Ja idę na wyprawę po żołędzie. Dobra, to ja sobie popatrzę, czekaj. I prawdopodobnie, nie wiem, mogę tutaj umrzeć. Okej.
A itemy tu znikają jak się umrze, czy nie? Nie, pozostaje po tobie plecak. A, czyli trzeba to zbierać? Aha, nie, ja się goni nie to zielone małe coś. Fajnie, plecak? Znaczy nie plecak. Dobra, to jest pszczoła, już myślałem, że komar. A to, dobra, co robiły komary? Przypomnisz? Atakują cię po prostu. A mocne są? Ej, no, mam zbierać spać mszycy? Spać mszycy? No. Nie wiem, zbieraj. Bo później będziemy to analizowali oczywiście. Dobra, to będę zbierał wszystko, co się da. Sok mamy, sok z gumiagód. To coś, co teraz zebrałem, to wygląda jak miodek, taka kropelka żółta. A, to jest sok. A, no to dobrze. A nie, po co ja to biję, jak to jest liści? Czekaj. I że ja to tak nazwę, to jest taki nasz klej. I to jest łatwopalne. Okej, okay, widzę więcej soku. Fajnie. A ja widzę więcej soku. A ja mam tego takiego, co ty masz taką maskotkę tutaj. No fajnie. Będę miał zaraz więcej maskotek. Mam dwa takie. Ale fajnie. Gdzie fajnie, a ja mam bryłka gęstego soku. Gdzie to jest? Gdzie to jest? No dobra, nie chcę mi się tego szukać, zaraz sobie... Bum 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 bum. Gdzie jest tu jeszcze? Nie. Grzyby. Ja już stąd uciekam, bo nie chcę mieć do czynienia z pająkami. Ja biorę sobie grzyby na razie jeszcze. Grzyby. O, woda. Grzyby. A tak naprawdę w rzeczywistości nie lubię grzybów, jak nie wiem. Walą mi, jak nie wiem. Nie lubię ich po prostu. O, co to jest? O, kamyczek biorę. Nie, ej, zbierać kamyczki? Kamyki przy... Może sobie z nich zrobić włócznie dla siebie. To sobie wezmę. Okej, ja już A, jeżeli zobaczysz, że mocno się rusza trawa, że ona się tak ugina, to... To jest pająk tam chodzi, albo biedronka. Biedronka atakuje, czy nie? Biedronka nie atakuje, dopóki jej nie zaatakujesz. Pająk cię od razu będzie atakował. A, i jeszcze jedna rzecz. Jeśli zauważysz pająka, to jakby on cię nie zawsze może zaatakować, bo może spać. Okej. Okay. Dobra, ja jeśli będziesz... A już zebrałeś wszystkie deski, czy nawet ciebie w bazie jeszcze nie ma? Nie, ja jestem 60 cm od bazy. O, ja dobra, już widzę płot. To ja pozbieram deski, bo wrzucałem wcześniej do bazy. A, i czasami możemy mieć atak na czerwonych mrówek. Ej, bo już wypełniliśmy całe to. I nie da się tu kłaść. Kurna, mamy wypychaną mszycę. Ja nie chcę mieć wypychanej mszycy. Pierw to coś ugotujmy. Mogę coś zanalizować? Zapewne tak. No, bardzo dużo rzeczy. Tu mamy bardzo teraz dużo rzeczy. Łopaty mamy. Jakiś tam sok mamy. Czekaj, ja przenoszę tak z losowego tego miejsca te deski do... No tam obok... Co my mamy? Co? Zaraz. Ej, zbudujesz drugie takie to na te deski? Bo się skończyło. Takie drugie to na te deski, oczywiście, że zaraz zbuduję. No bo już się skończyło to, nie da się kłaść. Okej, to jest... Gdzie to jest? To jest... O! Postawimy to tu. I pomóż mi jak masz kamyczki, to się dołóż. Dobra, to ci wyrzucę, dobra? Ale nie możesz od razu tego zbudować? Mam, tylko... Czekaj, tutaj są kamyczki, chodź, pozbieraj. Tutaj leżały przed chwilą, widziałem. Czekaj, ja wiem! Ja zdobyję jeszcze szybciej mam kamyczków. Mam już 5 kamyczków.
Okej, to ja jeszcze pozbieram na o. Na przykład tutaj jest rozbi. Jak się robi sznur? Sznur z włókien, z włókien. A przed chwilą miałem włókien. Włókna, a teraz ich nie mam, ale gówno. A nie, włókno roślinne mam. Tak. Jak to się przerabia? W ekwipunku lub w stole warsztatowym w pierwszej zakładce. Stół warsztatowy. Ja mam pałkę z czerwonej mrówki w warsztacie. Boże... A tutaj. Ale jest. Nie, jakby tam możesz sobie wybierać. Ej, ile potrzeba do tego, do robienia tego, sprawdź. Na deski. Potrzebujemy jeszcze... Dwa sznury. Dwa prymitywne sznury. Dobra, mam dwa. Okej. Okay. To ja ci... Ile w ogóle kosztuje dzida? A, tylko roślinę. Budowałem. To mam to. Okej, okay, to już tam odkładaj, a ja ci robię... A ja ci robię dzida. To rób. Kurde. Ekwipunek. Ekwipunek. I gdzie jest dzida? Dzida jest. Pełno tu. Masz dzidę, ci wywaliłem tu. Już. Gdzie? Tutaj jest koło wiaty. I możemy już spać, chodź spać. A co jest mocniejsze, ta sikiera czy ten? Czy... Więcej zadaje dzida. I jak rzucisz w nią w ryjkowca, to od razu ci zabije. Kurde, no śpij do rana. No ja chcę spać. No ej, nie mogę. O. A, bo ja nie wybrałem opcji, żeby spać. Aha, bo ty tylko możesz. Nie, ja, jakby musimy razem. Czekaj. Ty wybrałaś, a ja nie wybrałem. Ciemno trochę tu jeszcze. Ej, jak się w ogóle wejść do tego domu? Kurde, pad mi się zbugował. A, i po każdej nocy będziemy głodni. O, aha. No to... Ja muszę znaleźć rosę. Ja chcę grzyby. Ja chcę grzyby. No ja masz nie chcę kamyka, ja chcę grzyby. O, mam grzyby. Worse than my mom's Brussels sprouts. Zjem se trochę. A to jest do jedzenia? To spać mszycy? To co to jest? Spać mszycy? Ty to chyba pierw musisz upiec. A. Jezu. A gdzie się chowa kamienie? Kamienie? Jeszcze nie zrobiliśmy skrzynki. A robimy? No normalnie, jakby. Nie, bo ja mam trochę ekwipunek zawalony. No i znowu mi się tak... A ja poczekaj, rosa, widzę dwie rosy! I mamy mrówkę pod tym w ogóle. Pod... no, widzę... Przynajmniej czysta, w miarę. Boże, nie przez bramę, tylko ten, ja bym chciał ją zabić. A, i jeszcze w razie co, system mrówek jest taki, że jeżeli jest jedna mrówka w pobliżu i więcej ich nie ma, to możesz ją zabić, jeśli jest kilka mrówek, to cała grupa, się na ciebie rzuci. Ej, odblokowaliśmy młynek, koszt do przechowywania, skrzynkę i to w sumie tyle. Ja już kończę. Okej, okay, no to... Okej. Okay.